Helsinki Żużel. Najlepsza drużyna roku. Stal Gorzów. Prezes Falubazu Zielona Góra, Adam Goliński, pierwszy raz na balu Gazety Lubuskiej. Jak wrażenia? Dzień dobry, bardzo dobrze, bardzo dobra impreza. Cieszę się, że miałem okazję tutaj być, uczestniczyć w tym święcie tak naprawdę sportowców, a także osób, które organizują ten plebiscyt. Nie było trochę w sercu jakiejś zazdrości, kiedy na scenę wychodzili przedstawiciele Stali Gorzów, co chwilę wywoływani? Patryk Dudek, piąty. Tak, trudna sytuacja, ale myślę, że to jest ten rok. Zamknijmy go już po prostu tym plebiscytem, podsumujmy. Wiadomo, że dla nas to nie był rok najszczęśliwszy, dla Patryka pechowy, tak za dobrą sprawę. Natomiast rozpoczynamy już nowy rok. Za dwa miesiące już jesteśmy tak naprawdę blisko pierwszego meczu ligowego. Przygotowania idą pełną parą i świadkujemy. Czyli Falubas za rok na balu będzie brylował, tak jak Stal Gorzów dzisiaj? Mam taką nadzieję. Dołożymy starań, żeby tak było. Jakie jest marzenie? Mam kciuki za Patryka. Jakie jest marzenie prezesa związane ze statami Falubazu w przyszłym roku? Chciałbym, abyśmy odjechali ten rok bez kontuzji, żeby nam szczęście dopisywało, albo może wystarczyłoby, żebyśmy nie mieli pecha. To w moim przekonaniu wystarczy na to, żebyśmy mieli dobry wynik sportowy. Dziękuję. Chciałbym też, żeby kibice przychodzili na stadion i żeby nam kibicowali, abyśmy kończyli to pełnym stadionem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Lubuski. Miejsce piąte w plebiscycie na najlepszego lubuskiego sportowca 2018 zajmuje zawodnik Falubazu Zielona Góra, Patryk Dudek! Patryk Dudek, drugi rok z rzędu wśród laureatów plebiscytu Gazety Lubuskiej, piąte miejsce, w tamtym roku pierwsze. Jakiś niedosyt czy sukces? Nie, raczej nie, ponieważ z wiadomej sytuacji kontuzja wykluczyła mnie z walki o medale Mistrzostw Świata, więc po prostu cieszę się z tego, że mogłem być w tej piątce laureatów województwa lubuskiego, więc jestem zadowolony. Właśnie, jak twoje zdrowie po tej kontuzji z września ubiegłego roku? Bardzo dobrze. Ręka nie boli? Nie. Czasami odczuwalne są bóle, jak pogoda się zmienia, ale to do tego muszę się przyzwyczaić w tym roku, więc to ból będzie normalną częścią mojego, że tak powiem, życia w tym roku, że będę cały czas czuł tą rękę. No właśnie, sezon się zbliża. Jakie cele, plany? Nie będę, zawsze mówię to samo, cało i zdrowo przejechać sezon, więc czegoś nowego nie będę wymyślać i tego się będę trzymać, więc jeśli wszystko będzie dobrze, objadę cały sezon zdrowo, to będą punkty. A gdzieś tam myśli, żeby na ten szczyt Grand Prix wjechać? Jeśli cało i zdrowo objadę, myślę, że będą takie. Dziękujemy i gratulujemy.